Witam wszystkich. Fajnie mówić do publiczności, która potrafi przynajmniej część może wymówić nazwisko. To się nie zdarza za często. Pogadamy dzisiaj na temat automatyzacji tych testów mobilnych. Siedzę w tym temacie od kilku ładnych lat. Może w dwóch słowach więcej, czym się zajmuję dzisiaj. Jak powiedział Maciek, prowadzę serwis, który nazywa się AWS Device Farm i jest to serwis, który pozwala deweloperom na testowanie aplikacji mobilnych na telefonach i tabletach, które są umieszczone w chmurze AWS. Pozwalamy na testy zarówno automatyczne, jak i na zdalny dostęp do testów manualnych. Wcześniej zajmowałem się w zasadzie identycznym produktem w ramach firmy, którą założyłem w 2012 roku o nazwie AppWalk. Oczywiście w AppWalku nie prowadziliśmy serwisu na taką dużą skalę jak dzisiaj w AWS, ale borykaliśmy się z bardzo podobnymi problemami, jeśli chodzi o to, w jaki sposób wybudować lab z urządzeniami, w jaki sposób wybudować oprogramowanie, dopuszczania testów i tak dalej. I może zacznijmy od pytania, dlaczego w ogóle warto testować, dlaczego deweloperzy powinni testować i dla mnie sprowadza się to do tekstu zasłyszanego wiele lat temu na Polibudzie w trakcie labory. Panie doktorze, ale to w domu działało. To, że działa mobilna aplikacja na waszym lokalnym telefonie wcale nie oznacza, że będzie ona działać na telefonach waszych użytkowników. I okazuje się, że negatywne recenzje to nie jest mit, jest to coś, co istnieje i może naprawdę mieć bardzo zły wpływ na wasz biznes. Nieważne, czy jesteście startupem, czy pracujecie w dużej firmie, która już ma dużą markę. Jednogwiazdkowe recenzje mogą doprowadzić albo do obniżonej ilości instalacji aplikacji. Ludzie, którzy mają problemy albo z wydajnością aplikacji, albo ona po prostu się wywala, będą tę aplikację odinstalowywać, żeby podać jakieś konkretne liczby w tym temacie. Czytałem artykuł niecałe dwa lata temu, były to badania prowadzone, ankieta prowadzona przez Compuware. Okazuje się, że 62% użytkowników doświadcza co najmniej jednego crasha na telefonie dziennie. 79% użytkowników spróbuje aplikacji maksymalnie dwa razy, jeśli doświadczy jakiegokolwiek problemu. I tylko 16% użytkowników da aplikacji więcej niż dwie szanse. Więc tak naprawdę jeden głupi problem może spowodować, że wasza aplikacja traci rację bytu na rynku, który jest bardzo, bardzo konkurencyjny. Tak? Jest bardzo dużo firm, które publikują aplikacje mobilne i ten rynek jest bardzo konkurencyjny. I dlaczego tak się dzieje? Tak? Dlaczego ciężko jest utrzymać wysoką jakość aplikacji, czy dlaczego ciężko jest wypuszczać aplikacje o wysokiej jakości? Jedną z odpowiedzi na ten problem jest fragmentacja ekosystemu. Tak? Mamy do czynienia z dwoma dominującymi platformami. Z jednej strony jest Android, z drugiej strony jest iOS. Fragmentacja dotyczy przede wszystkim telefonów i tabletów pracującym w systemie Androida, ale podobne problemy różnie istnieją w ekosystemie iOS. Fragmentację dobrze ilustruje ten obrazek. Jest to wizualizacja danych zgromadzonych przez firmę OpenSignal w roku 2015, który pokazuje tak naprawdę, że nie ma dominującego gracza czy dominującego urządzenia na rynku dzisiaj. Co więcej, sytuacja pogorszyła się od roku 2014, ponieważ Samsung stracił część rynku, sam rynek urósł z urządzeń mobilnych, a Samsung stracił część tego rynku na rzecz innych producentów i w związku z tym fragmentacja niestety tylko się pogłębiła. I fragmentacja nie dotyczy tylko i wyłącznie takich trywialnych rzeczy jak wielkość ekranu czy rozdzielczość ekranu. Bardzo często deweloperzy uważają, że sposób fragmentacji można w łatwy sposób ominąć, czy w łatwy sposób można mu zapobiec, testując na symulatorach motora, które w jakiś tam sposób przybliżają prawdziwe urządzenia. I na pytanie, czy testować powinniśmy na symulatorach i emulatorach, czy na prawdziwych urządzeniach, jedyna słuszna odpowiedź jest taka, że to zależy. Tak? Symulatory i emulatory są bardzo fajne do niektórych rzeczy, do wykonywania podstawowych testów funkcjonalnych, do wykrywania jakichś podstawowych problemów z layoutem w aplikacji. I oczywiście są fajne i tanie, ale
jeśli chodzi o testy wydajnościowe, nie mają nic wspólnego z tym, w jaki sposób aplikacja będzie pracować na prawdziwym urządzeniu. Oprócz różnic wydajności, które są oczywiste, mogą występować różne różnice funkcjonalne i jest cała masa różnych problemów, które dotyczy w szczególności platformy iOS, w której dostępne nie są emulatory, ale symulatory, tak? I jednym z takich przykładów jest na przykład funkcji z biblioteki, zaimplementowanej w bibliotece graficznej GLSL, czyli GL Shader Language, po prostu podnoszenie do potęgi. Wydaje się być to bardzo proste i wywołanie funkcji POW, power, tak, czyli podniesienie x do potęgi drugiej, powinno zwrócić dokładnie ten sam wynik jak iloczyn dwóch x-ów. Okazuje się, że to zależy. W wypadku symulatora te dwie linie kodu zadziałają w zasadzie w taki sam sposób, ze względu na to, że symulator w inny sposób implementuje tą funkcję. W prawdziwym urządzeniu funkcja power jest zaimplementowana w tej bibliotece w zupełnie inny sposób i może zwracać inne wartości. Co więcej, według dokumentacji biblioteki GLSL, funkcja ta nie jest w ogóle zadziałana dla wartości negatywnych. Jeśli deweloperzy tego nie doczytają, to mogą mieć duży problem, ponieważ okazuje się, że dokumentacja definiuje tę funkcję jako niezdefiniowaną dla wartości negatywnych, ale wersja symulatora tej funkcji działa poprawnie. Więc jeśli testujemy tylko na symulatorze i nie czytamy dokumentacji, nasz kod będzie działał za każdym razem fajnie. W momencie, kiedy próbujemy uruchomić ten kod na prawdziwym urządzeniu, niekoniecznie. Więc to jest jeden z przykładów problemów, których nie możemy znaleźć, których byśmy nigdy nie wykryli, testując tylko i wyłącznie na symulatorze. Czyli nie tylko te testy niefunkcjonalne, typu testy wydajnościowe, ale również testy funkcjonalne. Testując na prawdziwych urządzeniach z kolei, możemy się napotkać na całą masę innych problemów, tak? Żeby, w szczególności w wypadku testów automatycznych, bardzo ważne jest, żeby urządzenia znajdowały się w znanym i przewidywalnym stanie. Ale cała masa przeróżnych urządzeń, różnych operatorów, producentów i tak dalej nie sprawia, że to zadanie jest wyjątkowo łatwe. Przede wszystkim na urządzeniach mogą występować różne typy okienka dialogowe, nad którymi mamy ograniczoną kontrolę, tak? Czyli różne pop-upy związane z nową wersją systemu, pop-upy związane z nową wersją firmware'u, tak? Lubią one wracać, mimo tego, że mówimy im, żeby nie wracały. Dobrym pomysłem na przykład na radzenie sobie z rzeczami typu update OS-u jest po prostu blokowanie serwerów z update'ami OS-u w sieci, tak? Jest to stosunkowo proste na przykład w przypadku urządzenia Apple'a, ponieważ mamy do czynienia raptem z kilkoma adresami, które musimy przyblokować. W wypadku Androida sytuacja jest dużo trudniejsza ze względu na to, że miejsce, z którego pobierane są te uaktualnienia, mogą zależeć od operatora albo od producenta samego urządzenia. Więc jest cała masa różnych rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Następna rzecz, przeróżne okienka dialogowe, które są związane z samym połączeniem po kabelku USB, tak? Czyli mimo tego, że podłączamy urządzenie do maszyny Linuxowej, mogą wyskakiwać przeróżne tego typu okienka dialogowe, które ostrzegają nas o serwis paku trzecim do Windowsa. Kolejna gama problemów, które występują na prawdziwych urządzeniach, to różne problemy z aplikacjami, które są już zainstalowane na tych urządzeniach przez producentów. Tak jak w tym wypadku na urządzeniu Samsunga aplikacja Smart Remote skraszowała. W momencie, gdyby tego typu okienko pojawiło się w połowie naszego testu automatycznego, oczywiście cały test automatyczny nie zwróciłby poprawnego wyniku i wykonywanie tego testu byłoby zakłócone. Tak? Więc kolejna rzecz, którą trzeba mieć na uwadze, projektując środowisko do wykonywania testów automatycznych na prawdziwych urządzeniach. I ostatnia kategoria problemów, czyli przeróżne problemy z samym okablowaniem USB, jeśli używamy różnych hubów i tak dalej. Na przykład w tym wypadku na tym zrzucie widzimy problem na iPadzie, który generalnie nie chciał być podpięty do zwykłego, najzwyklejszego koncentratora USB.
I ponownie problemy takie mogą się pojawić w najmniej oczekiwanym czasie, tak? Urządzenie może działać poprawnie przez kilka godzin, dni, tygodni, aż w pewnym momencie okazuje się, że tego typu okienko dialogowe zaczyna wyskakiwać i przerywać wykonywanie naszych testów. Więc cała masa problemów. Jak się z nimi uporamy, to droga do tworzenia środowiska do wykonywania testów na prawdziwych urządzeniach nie jest zakończona. Telefony są naprawdę bardzo tanie, kable są tanie, PC-ty są tanie, łatwo jest to wszystko poskładać do kupy, ale potrzebne nam jest oprogramowanie, które będzie całym tym środowiskiem zarządzać. Czyli oprogramowanie, które będzie służyć do monitorowania urządzeń, kolejkowania testów, zbierania przeróżnych danych z tych urządzeń, typu logi i tak dalej, raportowania wyników. I istnieje kilka projektów prowadzonych przez, kilka darmowych projektów prowadzonych przez community open source. Jednym z przykładów jest narzędzie, które nazywa się Spoon, które pozwala na koordynację testów na kilku urządzeniach podpiętych do lokalnej maszyny, ale zadanie to staje się dużo, dużo trudniejsze w momencie, kiedy mówimy o środowisku, które się składa z 10, 20, 100 czy 1000 urządzeń, tak? A tak naprawdę, żeby pokryć całą matrycę testowania przeróżnych urządzeń, może nie potrzebujemy 1000 w wypadku pojedynczej firmy, ale jest to na pewno liczba powyżej 100. No, zakładając, że wszystkie te problemy z urządzeniami mamy rozwiązane, mamy fajną infrastrukturę hardware'ową, mamy oprogramowanie, które pozwala nam na kolejkowanie tych testów, monitorowanie infrastruktury i tak dalej, można powiedzieć, że dalej już będzie z górki. Nic bardziej mylnego, ponieważ infrastruktura to jest dopiero połowa sukcesu. I opowiem o kilku przykładach wziętych z życia, prawdziwych cytatach, które gdzieś tam w trakcie pracy w tej działce zasłyszałem i o problemach z tym związanym. Numer jeden, automatyzujemy wszystkie testy, czyli organizacja czy zespół wykonuje testy manualne, jest hasło, hej, automatyzujemy i automatyzujemy wszystko. Tak? Oczywiście jest to podejście niezwykle błędne, ponieważ nie wszystkie testy da się zautomatyzować. B, nawet jeśli da się je zautomatyzować, to często nie ma sensu, tak? Ponieważ nie będzie zwrotu inwestycji, albo będą te testy, które będą się sypać i będą zwracać niewiarygodne wyniki, tak? Więc w wypadku jakiegokolwiek projektu automatyzacji, a automatyzacji na urządzenia mobilne w szczególności, ważne jest to, żeby w sposób realistyczny, stawiać sobie realistyczne cele, co tak naprawdę możemy zautomatyzować i sięgać po łatwe projekty na samym początku. I takim przykładem właśnie stawiania nierealistycznych celów jest właśnie próba automatyzacji różnych przeróżnych testów, które wymagają koordynacji wielu systemów wokół urządzeń, czyli na przykład chciałbym przetestować, jak moja aplikacja działa, roamując się z jednego access pointa do drugiego, gdy jeszcze zmieniam dane lokalizacyjne i kupa innych rzeczy się dzieje i jest podłączony czytnik, nie wiem, karty kredytowej, tak? Więc tego typu złożone testy najczęściej są trudne do automatyzacji i nawet jeśli nam się uda je zautomatyzować, to tak naprawdę nie ma zwrotu tej inwestycji. Drugi problem to jest próba zaoszczędzenia pieniędzy na automatyzacji, tak? Czyli automatyzujemy wszystko, zwolnimy połowę testerów z naszego zespołu. Oczywiście to nie jest cel automatyzacji. Celem automatyzacji jest to, żeby robić rzeczy w sposób szybszy, mądrzejszy i pozwolić ludziom na wykonywanie zadań, których komputery nie potrafią zrobić przy pomocy automatyzacji, czyli na przykład tak zwany exploratory testing, tak? gdzie w bardzo krótkim czasie można znaleźć nowe problemy w aplikacji, wykonując nowe testy manualne i potem dopiero można je skodyfikować, zakodować w testy automatyczne. Problem numer trzy jest taki, że wiele firm, czy wiele
wielu większych firmach, gdzie panuje tradycyjny podział na deweloperów i testerów. Menedżerowie często uważają, że automatyzacja to tak naprawdę nie jest pisanie prawdziwego software'u. Testerzy mogą się wszystkiego nauczyć w 3 tygodnie czy w 3 miesiące, nie gra roli. Najczęściej, jeśli testerzy nie są programistami, niczego się tak naprawdę nie nauczą. Dosyć często ten błąd jest popełniany przy projektach automatyzacji testów i tego typu projekty najczęściej kończą się kompletną klapą, tak? Automatyzację trzeba traktować dokładnie tak samo jak każdy inny projekt software'owy. Musi być odpowiednia kadra i wyszkoleni programiści i w najlepszych scenariuszach i zespoły, z którymi pracowałem w przeszłości, które odniosły najwięcej sukcesów w tej branży, są to generalnie zespoły deweloperskie, które piszą i kod aplikacji, i kod testów, tak? I w tym wypadku wszystko jest trzymane w jednym zespole i nie ma problemów z jakością testów. Kolejny symptom problemu, czyli narzędzia, tak? Ludzie często zachwycają się narzędziami, że hej, mamy narzędzie, które pozwala nam stworzyć testy wieloplatformowe i na dodatek bez kodowania. Nic bardziej błędnego i problematycznego. Pisanie testów wieloplatformowych jest możliwe. Dla wyjaśnienia, testy wieloplatformowe to będą takie testy, że piszemy jeden kod, który zadziała nam na przykład zarówno na Androidzie, jak i na platformie iOS. Tak? Pisanie tego typu testów jest możliwe, ale to nie jest, nie powinno być, nie powinno, nie, powi- nie powinien to być pierwszy cel w projektach automatyzacji, tak? Tak jak wspomniałem wcześniej, zacznijmy od czegoś mniejszego, zacznijmy od czegoś prostszego i ewentualnie po wstępnym sukcesie możemy zacząć się bawić w optymalizację i integrację tych testów na pojedynczy test wieloplatformowych. A jeśli chodzi o drugą część tego cytatu, czyli bez kodowania, znowu, niektóre narzędzia obiecują, że hej, nie musisz pisać kodu, możesz na przykład nagrać ten test albo wyrazić te testy w czymś, co tak naprawdę nie jest językiem programowania. Prawda jest taka, że testy automatyczne, ich jakość będzie zależeć bardziej od tego, kto je pisał i w jaki sposób, niż od narzędzi, które zostały wyprodukowane. Czyli nawet jeśli damy niewykwalifikowanej kadrze dobre narzędzia, nie będą oni potrafili stworzyć testu wysokiej jakości i nie będzie ani zwrotu inwestycji, ani poprawy wydajności, ani zaoszczędzenia pieniędzy, o którym wcześniej mówiłem. I ostatnia rzecz, ostatni problem jest znowu stawianie celów. Nasze testy muszą przechodzić 100% za każdym razem i na wszystkich urządzeniach. Jest to bardzo, bardzo nierealistyczne, w szczególności w wypadku używania prawdziwych urządzeń, które, jak wspomniałem wcześniej, mogą mieć przeróżne, zupełnie losowe problemy. Mogą się na przykład odłączać od sieci w losowy sposób, mogą wyskakiwać przeróżne okienka dialogowe. Testy od czasu do czasu nie będą przechodzić, od czasu do czasu będziemy dostawać różne wyniki ze względu na nieprzewidywalność środowiska. Dobrym podejściem tutaj jest puszczanie testów z dużą częstotliwością i analiza statystyczna wyniku, czyli na przykład jeśli widzę ten sam błąd, powtórzył mi się 5 razy w ciągu jednego dnia albo w ciągu kilku godzin, to dopiero wtedy rzucam okiem, czy faktycznie coś jest nie tak albo z kodem mojego testu, albo z kodem aplikacji. Ale pojedyncze problemy nie powinny w żaden sposób być powodem do alarmu, tak? Jak mówiłem wcześniej, nawet najlepsza infrastruktura nie będzie wolna od różnego rodzaju problemów i pewnego stopnia losowości, tak? I to wszystko na dzisiaj. Na podsumowanie, o czym dzisiaj mówiłem, rozmawialiśmy sobie o tym, dlaczego warto testować,
I wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Mówiliśmy o tym, jaka jest różnica między testowaniem na symulatorem i urządzeniu i dlaczego tak naprawdę powinniśmy testować na obydwu. Symulator z przyczyn finansowych, urządzenie, żeby faktycznie testować na takim samym sprzęcie jak nasi końcowi użytkownicy. Porozmawialiśmy sobie na temat różnych problemów związanych z testowaniem na prawdziwych urządzeniach i z nieprzewidywalnością tego środowiska testowego i o podstawowych problemach związanych z zarządzaniem samym projektem automatyzacji testów, tak? Najważniejsze jest to, żeby czegokolwiek nie robimy, żeby robić to z głową i stawiać sobie realistyczne cele i używać przewidywalnej infrastruktury, tak? To są najważniejsze rzeczy dzisiejszej prezentacji. Jakiekolwiek pytania?